Ubiegłą sobotę byłem w klubie Pasza Poznań, gdzie udało mi się przeprowadzić dwa wywiady. Jeden z nich w dalszym czasie się pojawi, ale zanim to, no to taka przystawka. Polski producent, który ma już paręnaście lat na karku, jeżeli chodzi o staż. Od 12 lat można go usłyszeć raz na czas w wytwórni Anjuna Beats. Swego czasu był tam o wiele częstszym gościem, co nie zmienia faktu, że w ostatnim czasie wydaje naprawdę sporo dobrej muzyki. W tym roku także pojawił się w wytwórni Anjuna Beats. Kto to? Rzecz jasna, Nitrous Oxide. Zdania na temat dzisiejszej muzyki trance są naprawdę podzielone. Jedni jarają się tymi nowymi trendami, czy to psytrance'em, czy progresywami, czy brzmieniem rodem z Anjuna Beats, a niektórzy narzekają na to, że kiedyś to było, a nie to co teraz. W każdym razie zapytałem Krzyśka o to, jak mu się podoba obecna forma muzyki trance. Powiem szczerze, że jak najbardziej mi się podoba, bo widzę taki nawrót do korzeni i bardzo mocne dążenie do tego, co było faktycznie jakieś 10, dajmy na to 12 lat temu, czyli do okresu, kiedy ja faktycznie zaczynałem funkcjonować na tej scenie w Polsce i na świecie. I były to dla mnie, można powiedzieć, jakieś takie lata, może nie tyle co wesołej twórczości, to może złe określenie, ale moje początki, moje wielkie fascynacje tą muzyką, okres, w którym faktycznie udało mi się rozwinąć skrzydła. Dlatego bardzo się cieszę, że faktycznie taka muzyka zaczyna pomału wracać. Ten styl jest coraz bardziej, że tak powiem, wykorzystywany, tak, przez producentów. Gdzieś były jakieś zajawki psytransowe, które oczywiście też w tej chwili funkcjonują. To jest kolejna rzecz, którą ja strasznie się jarałem przez długie lata w przeszłości. I nie ukrywam, że fajnie też poeksperymentować z tymi brzmieniami na nowo. Dlatego myślę, że jak najbardziej podąża to w dobrym kierunku. Polska scena trance naprawdę ma się czym pochwalić. Nie tylko jeżeli chodzi o eventy, których ostatnio coraz więcej i do tego też za niedługo nawiążemy, ale także w związku z tym, że tych producentów jest naprawdę wielu, DJ-ów, producentów, osób, które dają dużo jakości do polskiej sceny muzyki trance. Wobec tego zapytałem Krzyśka o to, kogo on osobiście poleciłby na przykład Arminowi Van Burenowi, czy jakiemuś innemu tuzowi muzyki trance, jeżeli chodzi o, nie wiem, o promocję polskiej myśli trance'owej. Jest naprawdę sporo gości, którzy produkują fajne rzeczy na dzień dzisiejszy. Ciężko mi jest tutaj kogoś tak wyciągnąć, wiesz, z kapelusza. Na pewno fajne rzeczy robi Adam Sobiech, Sodality. No jest naprawdę sporo młodych, utalentowanych ludzi, którzy pokazują, że faktycznie nasz rynek nie śpi. I to jest fajne, że faktycznie ta muzyka tutaj zaczyna funkcjonować tak jak dawniej. Ludzie mają takie możliwości, żeby produkować muzykę. Są gdzieś jakoś zainspirowani tymi wielkimi nazwiskami, dajmy na to, z Holandii, czy Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. I faktycznie ta muzyka zaczyna coraz lepiej brzmieć. I mam nadzieję, że chłopaki w najbliższym czasie wypłyną. Nie będę musiał ja przedstawiać ich Arminowi, bo on już doskonale o nich wie w tej chwili, myślę. Bo to są osoby, które już mają jakieś swoje osiągnięcia, a będą miały tylko jeszcze większe, moim zdaniem. W labelu Anjuna Beats Krzysiek pojawił się po raz pierwszy 12 lat temu. W tak zwanym międzyczasie zdążył wydać naprawdę sporo ciekawych singli i remixów. Zmiksował także jedną z kompilacji Anjuna Beats Worldwide. Ale od tamtego czasu w wytwórni Above and Beyond zmieniło się sporo. Nie tylko jeżeli chodzi o skład artystów czy rezydentów, ale także jeżeli chodzi o samą stylistykę. No, co siłą rzeczy wiąże się z tym poprzednim czynnikiem, ale także z tym, że w samej muzyce zmienia się naprawdę sporo. Wobec tego zapytałem Krzyśka o to, jak podobają mu się właśnie zmiany związane z tym labelem, który tak naprawdę dał mu największy rozgłos. Można by powiedzieć, że ta muzyka faktycznie ewoluowała i jakoś chłopacy z Above and Beyond wynieśli ją na zupełnie inny level w tej chwili. Ale jeśli można powiedzieć o czymś takim, takiej cząstce
nienamacalnej bardziej tej muzyki, czyli jakieś takie sedno merytoryczne. Chodzi tu o specyficzny rodzaj układania melodii, powiedzmy. To cały czas jest mniej więcej na tym samym poziomie i Above and Beyond mają, że tak powiem, ściśle ukierunkowany gust muzyczny właśnie w takim kierunku i to cały czas słychać po prostu w utworach, które są wydawane w Anjuna Beats, że gdzieś cały czas ta ich cząstka po prostu tego pierwotnego brzmienia, które znajdowało się w ówczesnych utworach wydawanych w Anjuna Beats, cały czas ten pierwiastek jest przemycany. Dlatego myślę, że no, ta muzyka, można powiedzieć, że różni się, tak, dla laika bardzo, ale dla kogoś, kto śledzi ich wytwórnie od wielu lat, na pewno znajdzie jakieś tutaj po prostu wspólne mianowniki w tym wszystkim. Jestem przekonany, że część z Was jest ciekawa, w jaki sposób Nitrous Oxide dołączył do wytwórni Anjuna Beats. Było to w 2006 roku, a o szczegółach opowie sam zainteresowany. Powiem Ci szczerze, sam się zastanawiam czasami. No, myślę, że byłem po prostu strasznym uparciuchem w tym, co robiłem i męczyłem ich po prostu moimi demówkami, aż w końcu się przełamali. I tak to po prostu wyglądało. Zauważyli we mnie jakiś tam potencjał muzyczny i dali mi szansę, żeby się rozwinąć pod ich okiem, bo oczywiście wszystko, co wydawałem w okresie, powiedzmy, 2006, 2010, nawet 2012, było też jakoś ukierunkowane przez osoby z tej wytwórni. Więc cieszę się, bo to naprawdę, naprawdę mi wiele pomogło mi jako producentowi muzycznemu. I jestem im bardzo wdzięczny za to. I powiem szczerze, że każdemu życzę po prostu takich ludzi, którzy by was wspierali w taki sposób i dawali po prostu taką fantastyczną wiedzę, jakąś chęć do dalszego działania. Ja naprawdę bardzo dobrze, bardzo miło wspominam ten okres i wiem, że to bardzo, bardzo pozytywnie wpłynęło na to, jakim jestem producentem dziś i robię to cały czas w dalszym ciągu. Nie? W tym roku Nitrous Oxide nie ma zbyt dużego problemu z wydawaniem swoich utworów, swojej muzyki, swoich remiksów. Wobec tego pytanie brzmi, jak Krzysiek sobie radzi z dyscypliną pracy? Jak sobie radzi z tym takim typowym leniem, którego przecież ma każdy? I jak to wszystko się dzieje, że tak bardzo płodny jest Nitrous Oxide w ostatnich czasach? Aż zdziwiłbyś się, jeśli chodzi o dyscyplinę pracy, jeśli możemy w ogóle o takiej mówić. Powiem szczerze, że no, zarówno rodzina, jak i znajomi, moi najbliżsi, którzy mają ze mną styczność na co dzień, wiedzą doskonale, że mój proces twórczy nie jest jakoś, że tak powiem, jest to bardzo chaotyczne. Mógłbym tak powiedzieć. Wręcz, no tak jak to mówią, zdradliwa wena, raz jest, raz jej nie ma. U mnie jest tak samo. I to przychodzi znienacka, tak? Czy to, nie wiem, może być pod prysznicem, może być w trakcie jakiejś podróży. Często jest tak, że nie mam możliwości w danej chwili usiąść i zapisać tego, co mam w głowie, ale no, w momentach, jak faktycznie znajduję się w pobliżu studia, mogę wskoczyć i dany jakiś pomysł sobie od razu przelać na program, to faktycznie w ten sposób staram się działać. I tak to zazwyczaj wygląda. Oczywiście działam też na zlecenia innych ludzi i wtedy ta praca wygląda troszkę inaczej. Nie będę mówił, że się przymuszam, tak, do pracy, bo to troszkę dziwnie by zabrzmiało, ale trzeba się umieć też jakoś zdyscyplinować i wejść do tego studia i faktycznie robić to, co należy w taki sposób, jakby się chciało, albo w taki sposób, jakby chciał ktoś inny, tak? 17 lat pracy artystycznej to naprawdę dużo czasu na to, aby zagrać wiele różnych eventów. Wobec tego pytanie do Krzyśka, który z nich wspomina najmniej? Mam bardzo duży sentyment do imprezy, którą zorganizowałem sam. To była taka impreza inaugurująca wydanie mojego albumu.
w 2010 roku. Zjawiło się na tej imprezie wielu, wielu moich przyjaciół. To była impreza w klubie Skulap w Poznaniu. Także no, było to specjalne wydarzenie, ponieważ było, tak jak powiedziałem, zwieńczenie mojej iluś tam letniej pracy. Ostatnio taką imprezą mógłbym nazwać Euforię w Bożkowie w tym roku. Naprawdę świetne wydarzenie, polecam każdemu, kto jeszcze nie był. Zdecydowanie powinniście się tam zjawić, oczywiście jeśli jesteście fanami muzyki elektronicznej stricte ukierunkowanej w taką stronę jak trans chociażby. Powiem szczerze, no takich imprez mógłbym naprawdę sporo wymienić, ale to są takie dwie imprezy, które szczególnie mi w tej chwili przychodzą na myśl. To każda impreza jakoś tam gdzieś pozostaje w pamięci. Jeśli człowiek jest pozytywnie odbierany, to co grasz, to jakieś ma też przeniesienie na klimat w klubie, to zawsze takie imprezy są naprawdę fantastyczne i wiele znaczą dla człowieka. No, to teraz czas na pytanie bardzo elektryzujące nie tylko fanów muzyki trance, nie tylko polską trance family, ale także wszystkich obserwujących dyskusje na różnych grupach internetowych. Wobec tego pytanie brzmi, czy w Polsce jest za dużo trance'u? Nie, trance'u jest wystarczająco dużo w tej chwili na rodzimej scenie i myślę, że tak powinno zostać i jakiś tutaj balans powinien być między innymi jeśli chodzi o imprezy i myślę, że wszystko idzie w tej chwili w bardzo dobrym kierunku. Prawdopodobnie zdążyliście już zwrócić uwagę na to, że forma tego wywiadu jest troszeczkę inna, ponieważ tutaj nie pytałem tak typowo, a od czego to się zaczęło, a co planujesz w przyszłości. Postanowiłem zapytać o opinie na różne tematy i wydaje mi się, że to jest jakiś złoty środek i jest w tym jakiś sens. Wobec tego na sam koniec popchniemy temat polskiej muzyki elektronicznej, polskiej sceny muzyki elektronicznej trochę dalej. Tak więc na sam koniec opinia Nitrusa Oxide na temat kondycji polskiej sceny muzyki elektronicznej. Powiem ci szczerze, ciężkie pytanie, bo to na ten temat można by dyskutować godzinami. A ja też przyznam się bez bicia, że przez pewien okres byłem w ogóle wyłączony, jeśli chodzi o scenę muzyczną polską, zarówno z imprez, jak i jakichś tutaj koprodukcji wspólnych projektów z ludźmi. Jednak to się jakiś czas temu się zmieniło. Też ta scena muzyki transowej zaczęła się odradzać w Polsce. Tych imprez nam znowu z dnia na dzień przybywa, co mnie bardzo cieszy i też zacząłem się pojawiać tutaj na imprezach, bo no, nie będę ukrywał, no, nie było mnie tutaj przez kilka ładnych lat i pomału zaczynam znowu tutaj funkcjonować. Także chciałbym, żebyś to pytanie zadał mi powiedzmy za 2 lata. Jak już troszkę tutaj pobędę znowu i faktycznie nabiorę tego obycia w świecie polskiej muzyki klubowej. No i to by było na tyle. Naprawdę przyjemny wywiad wyszedł. Wielkie dzięki jeszcze raz dla Krzyśka za to, że znalazł dla mnie czas przed występem swoim w klubie Pasza Poznań. W międzyczasie mogliście słyszeć w backgroundzie podczas odpowiedzi Nitrusa Oxide'a grali Cosmic Gate. Naprawdę sporo osób było w klubie Pasza Poznań i trzeba przyznać, management musi zaliczyć tę sobotnią noc do udanych. W każdym razie dzięki nie tylko dla Krzyśka, co zresztą już uczyniłem osobiście, ale także wielkie dzięki jeszcze raz dla managementu Pasza Poznań, który przyjął nas naprawdę super, miodzio. Naprawdę jestem pod wrażeniem, szczególnie jeżeli chodzi o wywiad z duetem Cosmic Gate, który mam nadzieję już wkrótce pojawi się na łamach Shining Beats. Już wkrótce także wywiad z Retrovision, a to nie koniec wywiadów, ponieważ planuję dla Was kilka jeszcze interesujących smaczków, głównie z polskiej sceny, ale coś czuję, że na tym się nie skończy. W najbliższym czasie na naszym Facebooku pojawi się także omówienie tegorocznego DJ Maga, a także kolejny odcinek Poland Strong. Trochę się za to zabieram tak jak pies do jeża, ale spokojnie będzie, ponieważ no, jest o czym mówić. Sukcesów polskich producentów jest co niemiara, no i naprawdę miód się leje na serce każdego fana muzyki elektronicznej, nie tylko trance'u, kiedy widzi polskich artystów, polskich rodzynków
w światowych wytwórniach. To jest pierwsze nagranie na kanale YouTube, tak więc bardzo proszę Was o wsparcie, o łapkowanie, subskrybowanie i wszystko, co można zrobić generalnie, jeżeli chodzi o YouTube'a. Będzie nam naprawdę bardzo miło z tego powodu, jako że to jest, tak jak wspomniałem, pierwszy film na YouTubie, ale warto też zaglądać na naszą stronę, na naszego Instagrama i na naszego Facebooka głównie, ponieważ tam wszystko znajdziecie, co się dzieje na portalu Shining Boots. No dobrze, w każdym razie dzięki za dziś. Z tej strony był Poitan. Do zobaczenia już wkrótce.